Kurde, no kto by pomyślał, że mimo drugiego przejścia już, też drugiego przechodzenia, ta gra potrafi jeszcze przestraszyć. A ja mam siebie za takiego, którego niełatwo przestraszyć, choć kurde, imersjonuję się w gry strasznie, to znaczy strasznie wchodzę w skórę bohaterów. Więc jak twórcy zaplanowali, że bohater pewnie powinien w tym momencie czuć strach, to ja go czuję podwójnie. No, ale mimo wszystko. Dobra. Skoro już mam nadzieje wyczyszczone, to pozostaje tylko przejrzeć się teraz w dobrym kierunku, jak najdalej od tego przypału. Jakby co, arsenał całkiem spory, więc nie powinno być problemu, jakby się jakieś zombiaki trafiły. O, ja to w ogóle się nie przedstawiłem, no, siema. Ja jestem Piechol. No ale skoro już to oglądasz, to pewnie nie jest twój pierwszy materiał, więc wiesz, więc... Raczej nie pozostałem bez żadnego szyldu nad głową, znaczy nad głosem. Dokładnie rzecz ujmując, dobra, Eli, chodź. Chyba nie trzeba będzie umieć pływać, nie? To nie wygląda na głęboką wodę. A nie, sorry, robi się głębiej. Eli, tam po prawej stronie. Właśnie. Tutaj, chodź, 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 chodź. Tędy się przedostaniesz, bo nie widzę palety żadnej. Kurde, ty przeskoczyłeś ledwo co, a co to Eli? Jak ona da sobie radę? No na pewno lepiej od ciebie, Joel. That water looks pretty deep. Hey, that's what we can do once we're done. What's that? You can teach me how to swim. O, to na pewno. You got it. O ile się uda ujść z życiem. Dobra, no tutaj się dostanie, tak? O, okej, okej, to tak właściwie czemu ja płynę? Nie no, najwidoczniej coś tam musi być jeszcze. Może pod powierzchnią wody? Tu coś może? Nie, bo się tylko zaklinę. A, chyba że autobusem. Dobra. Znamy te numery, znamy. I'm on the other side. Jaką drabinę? Hold on. Jaką drabinę tej? Moment. Czy nie ma żadnej... A! Z wozu strażackiego, tak? Nie wiedziałem, że tam takich zwykłych, beznadziejnych używają. Ej, słyszeliście tego klikacza w oddali? Żeby mi tu na plecy nie wlazł, jak będę drabinę rzucał. Ty pięknie to zrobił. Idealnie wręcz. All right, just stick to the edge. It's shallow over there. No dobra, no to chodź młoda, chodź. Tylko nie wpadnijmy. I bet Elliot like this. A, tam trzeba iść. Oh, freezing. Opowiedz, jest głęboko, bo chciałem tutaj oszczędzić sobie drogi trochę. No, w sam raz, na nurkowanie. O, 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 o. Dobra. To mi zapewni pełen magazynek. Co to myślisz, że nie widzę ciebie? Myślisz, że nie widzę? No i powodzenia z drzwiami. No chodź. No chodź. Co, kolego? O Boże, przecież się nie ruszał nawet. Fuck. Ej. Nie przeklinaj. Dobra. A, może on miał klucz. I trzeba było go tutaj... do tej dziury zwabić. I pozbawić tego klucza. Hmm. Albo po prostu podsadzieli. Chodź już z tą dupą i dawaj stopę. Ale ogólnie nie, przez te dziury nie byłoby łatwiej jej przejść?
Nie, spokojnie, klikaczem się już zająłem. A pewnie teraz w tym momencie by wstawał. I ten pręcik bym wziął w charakterze broni, jeżeli można. Nie można. Coś ciekawego może? O, o, o. Nie, myślałem, że dropsy. A propos dropsów. No nie no, albo do setki, albo coś z tańszych rzeczy. Przedmiotów tworzę dużo, ale czy potrzebna mi jest szybkość? Niezbytnio. No ale z taką ilością śrubek to nie wiem, co sobie mogę ulepszyć. No, szybkostrzelność w tym. Aha, jasne. Nie, 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 nie i nie. Dzięki, super. Była bardzo przydatna. O, o, chyba że nóż. Tak, wreszcie. Szybko z 20 takich drzwi ominęłem. Ładnie zarosłeś. Stokrotki z oka wystają. 10 dropsów. Ale czy to wszystko? Nie, no niemożliwe, że... Tylko dlatego... No dobra, no i cukier. No zajebiście, to naprawdę było warte jednego ostrza? Nie. Po raz pierwszy nie. Tak było. Cofam. Zawsze warto wydać jedno ostrze na otwarcie takich drzwi. Bo teraz będę mógł cofnąć się do ławki i wreszcie coś sensownego ulepszyć. Tylko co? Zasięg może. A może jednak, a może inną broń? Pojemność magazynka, no ale naboi nie ma. Tutaj ma na maksa. Mógłbym w obrzynie, ale też zbytnio nie ma. Mogę tutaj. Fel Diablo. W sumie miotacz promieni świetnie tam zadziałał. Dobra, zasięg. Coś mogę dołożyć do tego? Zasięg w łuku. Proszę bardzo. No mogło być better, ale już nie ma co narzekać. Każde ulepszenie lepsze niż żadne. Aha. Tak, widziałem, nie musicie mnie tam drugi raz nakierowywać wzrokiem. Tak jak widzisz, jak zwykle z tobą jest problem. Bo muszę jakoś znaleźć drogę na drugą stronę dla ciebie, ale tam widziałem chyba wejście. Właśnie. Coś ciekawego może? Nie. O kurde, może nie starczyć powietrza. Oj, może nie starczyć powietrza. Delfinkiem! Dawaj delfinkiem, Joel! Shit! Shit! O kurde, zwłoki. No, ale szczęście nie ruszałem się. No. Okej, tylko czy... W ogóle popłynąłem w dobre miejsce. Okej, tam sobie wejdę, ale to za momencik. Coś tutaj jeszcze może być. Łącznie z zombiakami oczywiście, więc... Warto być przygotowanym. Dobra, czysto. No to tam, gdzie mówiłem. Dziwne, że to się nie zarwie teraz, nie? A powinno, przecież Joel waży swoje, no minimum 80 kilo. Minimum. Nie, to chyba nie ma na co liczyć na takie akcje jak z Outlasta. Chyba nic mnie nie wyszarpie za szmaty, kiedy będę tak się przeciskał. No, jest rzeczona paleta. Upragniona przez ciebie, Eli, twój ulubiony środek lokomocji wodnej. I najczęściej używany zarazem. Aha, tylko jeszcze muszę ci podpłynąć z nią, no kurde. Uda się tu? Dziwny skok do wody, ale... Spełnił swoje zadanie, to najważniejsze w tym momencie. A nie, jeżeli kiedyś będzie The Last of Us 2, to naprawdę chciałbym, żeby ona się nauczyła pływać. A jeżeli już nie nauczy pływać, to chciałbym, żeby raz była scena, kiedy ona nie trafia na tą paletę i spada kurwa na dno. I trzeba ją wyciągać, żebyście jej przeżywa, no ale... No, sam fakt.
Albo żeby teraz można było ją wytrącić z równowagi, żeby spadła. Ej, dobra, okej, ale... Mimo to, że to jest siatka i jak widać bez problemu można wejść, to Joel tu się chyba nie dostanie bez drabiny, niestety. No, chyba nie. Ale liczę na to, że Ellie coś wykombinuje. O, na przykład tą opuści do reszty. Tutaj jestem. Możesz opuścić drabinę? Będę wielce wdzięczny. Okrutnie wdzięczny. Ej, wszystko okej? Okay? No. No. O kurde! Trzeba było tak szarpać, Joel? Damn ladder broke off the wall. Now what? I'll figure something out. Można by ją przerzucić albo z nią zanurkować, ale... Można też zrobić tak. Ej, no co, jest, nie mogę nie wejść? No, już myślałem, że będę musiał naokoło znowu. Wciągnąć ją na górę, przenieść na drugą stronę. Co prawda troszeczkę to zagmatwane, niepotrzebnie poplątane. Ale... Jak inaczej się nie da, najwidoczniej. Dobra. Ellie, patrz, jak robi się mosty. No co, co ci nie pasuje? Kładź ją. No. Już nieraz to widziałeś wcześniej, więc nie dziw się, ale... Żeby nic za mną nie poszło, to weźmy ją może z powrotem. A, nie można? Kurde. No, gdzieś zaraz trzeba będzie wejść. Wyżej. To co wtedy? Znowu będziemy musieli Ellie podsadzać do góry? Nie, nic tu nie ma. Nawet jeżeli by było, to Ellie pewnie już zwinęła. Co to za szemrzący strumyk? Górskie, nieprzebrane wody. Kurwa, no dobra, chodź. Tylko raczej wiesz... Potrójna uwaga teraz, nie? Bo jak wpadniesz, to nawet nie jestem pewien, czy będę w stanie cię wyciągnąć. Taki jest nurt. Znaczy, że mógłbyś troszeczkę szybciej biegać tym sprintem, bo naprawdę mam teraz wciśnięty guzik sprintu i to na maksa. Do oporu. No, teraz się rozpędził. Okej, come on, jump. You're gonna catch me? Nie, kurwa, dam ci wpaść. Dalej, skacz. See? You didn't even need me. Let's get the hell off this thing. No jak sobie pani życzy. Jak sobie pani życzy. Ej, spadła centralnie na oszklone drzwi i nie przebiła się przez nie? Może jest lżejsze niż myślałem. A ty za to jesteś mega kurwa ciężki. Uciekaj! No co jest grane, no? Złośliwość, że ci martwych, nie? A! Trzymaj się, trzymaj się! Dalej, 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 no jeszcze dam radę! Dam radę! Dawaj, Joel! Kurde! Oj nie, oj nie! Dalej, otrząśnij się, kurwa, z tego! To tylko woda! Co z tego, że napiera? No kurde, zrób coś! O! Ona była szybsza. Jesteś szalona, uciekaj stamtąd! No, jeszcze ścieliła go w głowę, super. Trzymaj się, trzymaj się! O! Kurwa! Nie, za nią, szybko, Joel! No nie żadne podaj rękę, wyłaź kurwa stąd, no. Niżej, 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 gdzie ona jest? Ja pierdolę, nie może już! Ej, no jeżeli się nie uderza w głowę, to raczej tyle powietrza ma w płucach, nie? Minęło 10 sekund. Nie można się utopić w 10 sekund, kurde. No mam ją? Siedź. Siedź, bo zaraz sam nie zdążę. No. Ej, z zegarkiem w ręku. Maksymalnie pół minuty. Maksymalnie. Nie można się udusić w pół minuty. Każdy człowiek jest w stanie przytrzymać przez pół minuty oddech. Chyba, że akurat, kurwa, przebiegł metę maratonu 100-kilometrowego, to nie. I chuj.
Ale ona? Nie, no nie w taki sposób. Hands in the air. Nie mogę kurwa podnieść rąk, bo ona zginie, no ej. No mam nadzieję, że oni kontynuowali masaż serca i sztuczne oddychanie. Welcome to the Fireflies. O, ciebie dawno nie widziałem. Sorry about that. They didn't know who you were. Nelly? She's all right. They brought her back. No. You came all this way. How'd you do it? No głównie na pieszo. Mieliśmy przez chwilę samochód, ale... No, a, no chyba, że dzięki niej. She fought like hell to get here. Skąd ta szlachetność nagle? Maybe it was meant to be. No, to co? I lost most of my crew crossing the country. I pretty much lost everything. And then you show up and somehow we find you just in time to save her. Maybe it was meant to be. Co kolejna osoba, która wierzy w przeznaczenie, w opatrzność? Take me to her. You don't have to worry about her anymore. We'll take care of her. I worry. Just let me see her, please. Pogadać tylko, no ej. You can't. She's being prepped for surgery. A co jej się stało niby? The hell you mean surgery? The doctors tell me the cordyceps, the growth inside her, has somehow mutated. It's why she's immune. Once they remove it, they'll be able to reverse engineer a vaccine. Dobra, gdzie jest ta narośl? A vaccine. Chuj z tym, gdzie jest ta narośl? A w jej mózg. Mhm. Dobra. It does. Czyli podejrzewam jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że ona z tego wyjdzie żywa. Find someone else. There is no one else. Listen, you were gonna show me where. Stop. I get it. But whatever it is you think you're going through right now is nothing to what I have been through. I knew her since she was born. I promised your mother I would look after her. Then why are you letting this happen? Because this isn't about me, or even her. There is no other choice here. Zawsze są minimum dwa wyjścia. Yeah, you keep telling yourself that bullshit. March him out of here. He tries anything, shoot him. No, dzięki za wdzięczność. Waste this gift. Wiesz, że Tess poświęciła życie de facto do tej całej wyprawy? Jeszcze teraz odbierasz mi kurwa Eli? Oj nie! Get up. Czole sobie nie pozwoli na takie coś. Oj nie. I said get up. Zaraz szybko stracisz tą klamkę. Ciulu. Kurwa, całą grę was szukałem i teraz takie coś? Odstawiacie? O. Move. Szykuj się na jakiś wpierdol i to szybki. I said move. Give me an excuse. No chyba, że jednak będzie mądry. Which way? No jeżeli jakiś ruch, to teraz. Później do plecaka już się nie cofniesz. What the fuck are you doing? Keep walking. I said keep walking. Where was the operating room? Po dwóch strzałach bebechy, bez szybkiej interwencji lekarza nie da się przeżyć. Równie dobrze mógł nie mówić. O kurde. Dobra, wybaczcie. Ale w tym momencie skończymy i podejmiemy temat od następnego odcinka. To trzymajcie się i do następnego razu. Cześć, pozdro.